Chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, wam bracia i siostry. Pokój Boży. Psalmista w 42 psalmie mówi, że Jagieleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie. I tam dalej następny werset mówi, dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Myślę, że dzisiejszego poranku każdy z nas pragnie, myślę, że tak żeśmy przyszli na to miejsce. Pragniemy Boga żywego, który będzie przemawiał do naszego życia, który będzie działał w naszym życiu i przemieniał nasze życie. Śpiewaliśmy tą wspaniałą pieśń o przebaczeniu. Jakże ważną rzeczą w Twoim i moim życiu, drogi bracie, droga siostro, jest, aby mieć przebaczenie dla innych. Bo jeżeli nie ma przebaczenia w Twoim czy w moim życiu, wówczas też nie ma Bożego działania, nie ma Bożej łaski w naszym życiu. Bo jeżeli Pan Bóg poświęcił wszystko, co miał najcenniejsze, aby nas ze sobą pojednać i przebaczyć nam wszelki grzech i wszelką nieprawość, tym bardziej oczekuje tego od nas, że my przebaczymy i wówczas będziemy też mogli wziąć od Niego łaskę za łaską. Ale też myślałem o tej pieśni 96 z Pielgrzyma. O ta miłość Twoja, Panie, nikt nie kocha tak jak Ty. Myślę, że dzisiejszego poranku Bóg chce szczególnie wylać na nas, na każde serce, które oczekuje Jego działania, bo ważną rzeczą jest, żebyśmy pragnęli tą miłość, abyśmy mogli choć jeszcze więcej pojąć tej Bożej miłości, tej Bożej łaski, którą On nam okazuje w Jezusie Chrystusie. Chce nas pobłogosławić, ale też chce działać w naszym życiu i też o tym chcę dzisiaj mówić. Może zaczniemy z Ewangelii Mateusza. Znamy tą historię z 14 rozdziału, 22 wersetu, o tym, jak uczniowie, Pan Jezus poszedł się modlić po tym, co uczynił, po tym wszystkim, a później przyszedł do nich po morzu. A zaraz wymógł na uczniach, by wsiedli do łodzi, pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuści lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez falę oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. O 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się, mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. I on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, poszedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę i zląkł się, i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, chwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Widzimy wspaniałą historię z życia Pana Jezusa, ale też życia Piotra, który mógł iść po wodzie. Ale to, że różnie to bywa w życiu, może tak właśnie chciałem się zatrzymać przede wszystkim na tym wersecie, gdy Piotr poszedł po wodzie, przeżył wspaniałe, cudowne rzeczy, a za chwilę zaczął tonąć. Zawsze zastanawiałem i często to wspominam, on był rybakiem, myślę, że pływać umiał. Ale tak samo jest w życiu chrześcijanina, często znamy cudowne, wspaniałe Boże obietnice. Możemy je wymieniać z pamięci i cytować Boże Słowo. A gdy przychodzi trudna sytuacja nieraz do życia, gdy przychodzi jakieś doświadczenie, gdzieś o wszystkim zapominamy, gdzieś nie wiemy, co powiedzieć, nie wiemy, jak się zachować. Tak samo było w życiu Piotra. Też przyszedł, zobaczył wichurę, zląkł się, co też się stanie. I w tym momencie zaczął tonąć, zapomniał o wszystkim. Może zapomniał nawet o tym, że umiał pływać. Ale to, że Jezus tam był, to, że zawołał do Jezusa: Panie, ratuj, ginę. Dzisiaj chciałem właśnie mówić o ten temat, że o Bożym ratunku dla Ciebie i dla mnie
dzisiejszego poranku, że często w naszym życiu chrześcijańskim różnie bywa, że często idziemy przez życie, idziemy tą drogą życia chrześcijańskiego, wspaniałe, cudowne rzeczy przeżywamy, a w pewnym momencie zaczynamy tonąć, zaczynamy ginąć i nie wiemy często, co zrobić. Piotr zawołał do Jezusa. Piotr mówi: Panie, ratuj, bo ginę. I Pan Jezus wyciągnął swoją rękę i go uratował. I często w naszym życiu, gdy będziemy też czytać inne fragmenty Bożego Słowa, widzimy, jak wielokrotnie ludzie Boży zwracali się do Boga w tych trudnych sytuacjach, aby On ich uratował. I Pan wyciągał swoją przemożną rękę i ratował ich z tych różnych sytuacji. Ważną rzeczą jest, abyśmy my jako chrześcijanie, abyśmy my zobaczyli siebie, w jakim jesteśmy stanie, czy potrzebujemy Bożego ratunku, czy może jesteśmy w sidłach i nie dajemy rady. Gdy czytamy w Księdze proroka Izajasza, też to wspomnimy ze Słowa Bożego 42 rozdział, później przeczytamy ten fragment Bożego Słowa, tam jest napisane, że wszyscy są spętani w dołach i nie ma kto by mówił oddaj. I często my też tak może w jakimś dole czy w jakimś sidle leżymy. To znaczy nie ruszamy, nie idziemy do przodu, nie idziemy dalej. To znaczy, że nasze życie chrześcijańskie się nie rozwija, że coś jest nie tak, że stanęliśmy w którymś miejscu i tak trwamy i się wydaje, że wszystko jest tak, jak należy. Wiemy o tym, że apostoł Paweł wielokrotnie mówił o życiu chrześcijańskim jako o biegu, jako o sportowcach, jako o tych, którzy muszą dużo ćwiczyć, aby forma wzrastała. I wiecie, jak to jest w życiu sportowca. Jak sportowiec nie trenuje, to nie ma tej formy, którą miał na początku, ale on się cofa coraz bardziej w tej formie. Tak samo w życiu chrześcijańskim, jeżeli nie idziemy naprzód. Bo Słowo Boże mówi w 16 rozdziale, raczej w 16 wersecie 15 rozdziału Ewangelii Jana, mówi o tym, że nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli. Czyli abyś nasze życie powinno być życiem wzrastającym w społeczności z Bogiem, w łasce u Boga, wzrastającym, aby nasze życie i ten, aby ta stara natura miała coraz mniej w naszym życiu do powiedzenia. Bo często ona tak wiele ma do powiedzenia, tak wczoraj żeśmy rozmawiali i tak też przeżyłem w swoim życiu, że tego, kogo się karmi, ten ma najwięcej w naszym życiu do powiedzenia. Jeżeli karmimy starą naturę, to ona ma najwięcej w naszym życiu do powiedzenia. A jeżeli karmimy tego człowieka zrodzonego z Boga, to on panuje w naszym życiu i Boże rzeczy panują w naszym życiu. Dlatego ważną rzeczą jest, czym się karmimy i co jest w naszym życiu najważniejsze. I właśnie w ten czas się rozwijamy. I właśnie gdy czytamy, może przeczytam też w trenach jeremiaszowych, zaczniemy trzeci rozdział trenów jeremiaszowych, a 55 werset Bożego Słowa mówi, może znajdziemy. Wzywam Twego imienia, Panie, z głębokiego dołu. Jeremiasz mówi w trenach, że wzywam Twojego imienia z głębokiego dołu. Różne były jego przeżywania, gdy czytamy ten trzeci tren jeremiaszowy. Czytamy o tym, jak wiele rzeczy w życiu Jeremiasza się stało. Przez jak wiele różnych rzeczy musiał przejść, aby po prostu w tym swoim życiu. I znalazł się w też trudnej sytuacji i też wzywał Boga. Czytamy w księdze proroka Jeremiasza te słowa. Bóg do niego się zwraca: jeżeli dasz to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Czyli różnie było też w życiu proroka Jeremiasza. I też znalazł się w tej sytuacji, mówi z głębokiego, to jest 53 rozdział, 55 werset, z głębokiego dołu. Zawołał do Boga, wołał do Boga. Również później, gdy czytamy psalm 143, może przeczytamy ten psalm 140, to jest taka modlitwa pokutna. Psalmista woła do Boga, że potrzebuje Jego pomocy. I na przestrzeni wieków, na przestrzeni historii biblijnych widzimy, że wielokrotnie, gdybyśmy tak czytali uważnie całą Biblię, wielokrotnie, czy naród izraelski, wybrani Boży, zwołali do Pana, bo byli w różnych sytuacjach, poprzez może swoją głupotę, poprzez swoje może niedociągnięcia, czy swoją nieuwagę, znaleźli się w takich, a nie w innej sytuacji.
Czytamy psalm 43. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej. Usłysz błaganie moje, przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej. Nie pozywaj na sąd sługi swego, gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwy przed Tobą. Nieprzyjaciel prześladuje mnie, miarzy na proch życie moje, wtrąca mnie w ciemność, jak tych, którzy dawno umarli. Omdlewa we mnie duch mój, tworzy się we mnie serce moje. Wspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich dziełach Twoich, rozważam czyny rąk Twoich, wyciągam ręce do Ciebie, dusza moja pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. Wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój omdlewa. Widzimy, psalmista też znalazł się w trudnej sytuacji. Ta walka, która była w jego życiu, przegrywał tą walkę z mocami ciemności i nie dawał sobie rady, ale wiedział, do kogo ma się zwrócić, aby wiedział, do kogo ma zawołać i woła do Boga, aby Pan go uratował, aby Pan go wyciągnął z tej sytuacji, w której się znalazł. Czytamy o tym w liście Jana, że ten, który jest w nas, jest mocniejszy, silniejszy od tego, który jest na świecie. I gdy przeżywamy różne sytuacje w naszym życiu, gdy grzech w naszym życiu zaczyna gdzieś coraz bardziej się mnożyć czy pałętać, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, nie chcemy go i nie mamy też zwycięstwa, możemy przyjść i zawołać do Boga, żeby On nas uratował, żeby On nam pomógł. Też wiele razy w Słowie Bożym jest zapisane na temat sidła, że zastawili sidła, że człowiek znalazł się w sidle. Wiele razy jest zapisane w Słowie Bożym o tym dole, że człowiek gdzieś tam wylądował w tym dole i nie da rady. Też jest zapisane w Słowie Bożym o tym, że jest często nie możemy wejść na tą skałę, która jest zbyt wysoka, na te Boże wymagania, te Boże pragnienia w stosunku do naszego życia, ale to też może uczynić Jezus w Twoim życiu, bo psalmista mówi: na skałę zbyt wysoką dla mnie, wprowadź mnie, Panie, my sami nie damy rady. I może właśnie przeczytam ten 42 rozdział Księgi Proroka Izajasza na temat właśnie tego, jak często chrześcijanie, ja myślę, że my często znajdujemy się w takich sytuacjach. 18, od 18 wersetu może do 25. Słuchajcie wy głusi i wy ślepi przejrzycie, aby widzieć. Kto jest ślepy, jeśli nie mój sługa? I głuchy, jeśli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana? Widział wiele rzeczy, lecz nie zważa na nie. Jego uszy otwarte, lecz nie słyszy. Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby Jego zakon był wielki i sławny. Lecz lud mu jest łupiony, obrabowany. Wszyscy oni są spętani w dołach, zamknięci w więzieniach, stali się łupem i nie ma kto by ratował. Wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi oddaj. Kto między wami tego słucha? Kto zwraca uwagę i słucha tego, myśląc o przyszłości? Kto wydał Jakuba na splądrowanie, Izraela upieżcom? Czyż nie Pan, przeciwko któremu zgrzeszyliśmy i nie chcieliśmy chodzić Jego drogami, ani też nie słuchaliśmy Jego zakonu? Dlatego wylał na Niego żar swojego gniewu i okropność wojny, także objęły Go zewsząd, lecz On tego nie rozumiał. A chociaż płomienie Go przypiekały, jednak nie bierze sobie tego do serca. Myślę, że to jest często stan naszego serca, naszego życia. Dlaczego pewne rzeczy dzieją się w naszym życiu? Dlaczego tak bywa? Bo gdzieś grzech jest, bo gdzieś przeciwko Panu stajemy, gdzieś znamy Boże Słowo, a robimy całkiem inaczej, że przychodzą różne doświadczenia, a my nigdy nie zwracamy uwagi, się nie zastanawiamy, idziemy dalej. Ale właśnie tu mówi o tym, że często tak jest, że znajdujemy się w takiej, ani w innej sytuacji, w takim, ani innej, w innym problemie, ale abyśmy o tym wiedzieli, ale też abyśmy wiedzieli, jak mówiłem wcześniej, że jeżeli zobaczymy swój stan, mogli przyjść przed Boże oblicze i powiedzieć tak jak Piotr: Panie, ratuj, ginę. Ratuj, ginę. To, że chodzimy do zboru, to, że chodzimy na nabożeństwa, że jesteśmy żywi ciałem, to nie znaczy, że duchowo jest wszystko w porządku.
To nie znaczy, że nasz wewnętrzny człowiek to jest tak, jak należy, że trzeba może zmiany. Ty musisz zobaczyć swój stan. Myślę, że to Duch Święty nam będzie pokazywał swój stan, jakim znajdujemy się. I też, jeżeli będziemy widzieć, w jakim stanie jesteśmy, abyśmy coś z tym zrobili. Bo często Bóg nam pokazuje, jak wyglądamy. Często mówimy, a to nasz charakter, już tacy jesteśmy, a nie dam rady, tak już musi być w moim życiu. I godzimy się, przechodzimy obojętnie. A jeżeli, myślę, że jeżeli Duch Święty, Bóg pokazuje nam, w jakim stanie jesteśmy, pokazuje nam, co jest w naszym życiu nie tak, to nie po to, żebyśmy przeszli obojętnie obok tego, ale coś, aby coś w naszym życiu uległo przemianie. To, co może uczynić, to gdy czytamy w Ewangelii Jana Słowo Boże, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Czyli musimy zwrócić się do Pana Jezusa. Musimy zawołać do Niego, aby On nam pomógł. Bo w 51 rozdziale, 14 werset brzmi tak. Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole. I nie braknie im chleba. Jeżeli tylko zwrócimy się do Pana Jezusa, jeżeli tylko przyjdziemy i powiemy: Panie, ratuj, ginę. Panie, pomóż mi, wyciągnij mnie z tego dołu zagłady, wyciągnij mnie z tej sytuacji, w której się znalazłem w życiu swoim, że moje życie się nie rozwija, że mało tego, zamiast coraz lepiej, to jest coraz gorzej. Umieram tak powoli. Życie chrześcijańskie to nie tak, że szybko człowiek odchodzi, często od Boga, ale powoli się umiera. Powoli. Dlatego, gdy zobaczysz swój stan dzisiejszego poranku, o ta miłość Twoja, Panie, nikt nie kocha tak jak Ty. Bóg chce dzisiaj zmienić Twoje położenie. Chce, aby Twoje życie uległo zmianie. Bo Bożym pragnieniem jest, abyśmy byli w Jezusie Chrystusie zwycięzcami. Bożym pragnieniem jest to, aby nam się duchowo powodziło. Abyśmy mogli być zwycięzcami, przezwyciężać te wszystkie rzeczy w naszym życiu, które przychodzą do naszego życia. Abyśmy wiedzieli, do kogo się zwrócić. Abyśmy wiedzieli, w jaki sposób postępować. Gdy psalmista mówi w psalmie 119, Słowo Boże mówi, że słowo, że na drodze, którą dążę, zastawili sidła moje, ale słowo Twoje jest pochodnią nogą moją. Jeżeli widzimy, nie damy, nie wejdziemy w sidła. Jeżeli pójdziemy drogą Bożego Słowa. Ale dlatego, jeżeli dziś widzisz swój stan, jeżeli potrzebujesz Bożej pomocy, śmiało przyjdź do Jezusa i powiedz Mu: Panie, ja potrzebuję zmiany w swoim życiu. Czy jesteś młody? Czy jesteś w wieku średnim czy starszym? Jakim jesteś wieku? Nie wiem. Nie wiem, jaki jest twój stan. Ty może wiesz, a może nawet sobie nie zdajesz, w jakim jesteś stanie. W stanie duchowym. Sprawy sobie nie zdajesz. Ale możesz przyjść do Jezusa i On zmieni twoje położenie. Bo On tak bardzo ciebie ukochał. Tak bardzo On nie będzie robił tobie zarzutów. Nie będzie robił, że ty taki czy owaki, jak często my innym robimy, że czy i tak dalej, zarzuty i tak dalej. Pan Jezus nie będzie takich robił. Ale On przyjmie, On wyciągnie swoją rękę, tak jak dla Piotra, i podniesie cię, abyś nie utonął. Bo morze zawsze symbolizowało, gdy patrzymy, świat. Gdy patrzymy w Słowie Bożym, w Księdze Daniela, mówi, że wyszły z morza te postacie, te złe, o których tam jest mowa. I często tak bywa, jeżeli człowiek nie czuwa, zaczyna się topić. Ale gdzie? W tym świecie. Ale Chrystus Pan ma moc dzisiaj ciebie podnieść, ma moc dzisiaj wyciągnąć ciebie z tej sytuacji, ma moc wyciągnąć z sytuacji, jakiejkolwiek się znalazłeś. Może potrzebujesz Bożego uzdrowienia. Przyjdź do Jezusa, powiedz: Panie, ja potrzebuję. Bo Bogu się podoba, gdy przychodzimy w pokorze. Nie na takiej zasadzie, że mi się należy, ale przychodzimy w pokorze i mówimy: Panie, ja potrzebuję Twojej pomocy. I wiecie co? Szybko przychodzi Boża pomoc. Szybko przychodzi Boży ratunek, jeżeli tylko zawołamy. Nie wiem, jaka jest Twoja sytuacja. Nie wiem, jak wygląda Twoje życie
Może nawet twoja najbliższa osoba nie wie, jak wygląda twoje życie, ale Bóg wie, Chrystus Pan wie i ty wiesz może, a może dopiero zobaczyłeś. To dzisiejszego poranku jest ten dzień łaski. Dzisiejszego poranku jest ten dzień zbawienia dla każdego z nas i możemy przyjść do Niego i Mu powiedzieć: Panie, ja potrzebuję twojej pomocy i zobaczycie, co uczyni Pan. Bo jak psalmista mówi w 42 psalmie, że Boga żywego oczekuje. Nasz Bóg jest żywy. A jeżeli jest żywy, to na pewno zobaczysz odpowiedź. Usłyszysz, zobaczysz odpowiedź na swoje wołanie do Boga. Dlatego niech nasze uszy, te wewnętrzne, będą dzisiaj otwarte na słuchanie, na Boże Słowo, ale też i nasze usta niech nie milczą, ale też abyśmy zawołali: Panie Boże, ja potrzebuję twojego ratunku, ja potrzebuję twojej pomocy do życia, widzę swój stan, widzę siebie, jak wyglądam, Panie, ja potrzebuję ciebie, przyjdź do mojego życia. Jeżeli będziemy głośno wołać, to tak jak Bartymeusz wołał: synu Dawida, zmiłuj się nade mną, a ci mówi: ty nie wołaj, po co nie wołaj, ale on wołał jeszcze głośniej i Pan Jezus zapytał się jego: co chcesz? A on mówi: ja bym przejrzał. Pan Jezus może dzisiejszego poranku się pyta: co chcesz? Co chcesz? Chcę zmienić twoje życie. Chcę, żeby twoje życie było inne. Całkiem inne. Może niż ty sobie wyobrażasz. Może boisz się, że tyle stracisz w swoim życiu. Nic nie stracisz. Na pewno zyskasz wspanialsze i cudowniejsze rzeczy. Jakże trudno zawierzyć Bogu. Jakże trudno w tym współczesnym świecie ufać Jemu do końca. Ale jeżeli zawierzysz, jeżeli zaufasz Panu Jezusowi, On cudownie poprowadzi twoje życie do końca twoich dni. Do końca twoich dni przeprowadzi cię, pobłogosławi, bo Słowo Boże mówi, że w liście do Efezjan mówi, że On daje ponadto, o co Go prosimy, nawet o czym myślimy. Ponadto przyjdź dzisiaj do Jezusa. Problem polega na tym, że nie chcemy przychodzić do Jezusa. Chcemy sami rozwiązywać swoje problemy. Chcemy sami i kombinujemy i zamiast być coraz lepiej, jest coraz gorzej. Przyjdź do Jezusa, a na pewno On zmieni twoje położenie. Na pewno twoje życie ulegnie przemianie. Halleluja. O ta miłość twoja, Panie. Dzisiaj Pan chce, abyś mógł odczuć Jego miłość, abyś mógł odczuć Jego łaskawość, którą okazał nam wszystkim w Jezusie Chrystusie, gdy On umierał na krzyżu Golgoty. Przyjdź i powiedz Mu, czego potrzebujesz. Staniemy.